Siemanko moi drodzy, z tej strony Czarek i witam was serdecznie w kolejnym odcinku waszych stanowisk. Tym razem w edycji minimalistycznej, czyli takiej, gdzie patrzymy głównie na wygląd, kolory, ułożenie kabli oraz pomyślunek przy budowie stanowiska, a nie na podzespoły i peryferia. To tutaj schodzi zdecydowanie na dalszy plan. Mega się cieszę, że mogę w końcu nagrać dla was odcinek z nowego mieszkania, do którego się wprowadziłem wraz z Konopskim. Jest to moja autorska tapeta i co by było śmieszniejsze, ja nie żartuję, ja sam ją robiłem. Miło mi naprawdę, że mogę w końcu nagrać dla was film z nowego mieszkania, chociaż główne studio, gdzie będziemy niedługo nagrywać SW, dopiero się buduje za ścianą. Sorki za tyle ogłoszeń parafialnych, ale muszę wam się pochwalić, mam też nowego kotka. Wabi się Chanel. Jest to kot Konopa, ale jako, że mieszka tutaj z nami, to też jest troszkę mój. I przejdźmy w końcu do dzisiejszych stanowisk, bo strasznie się rozgadałem na wstępie. Zaczynajmy. Na miejscu piątym mamy stanowisko, które od razu, od pierwszego wejrzenia urzekło mnie wizualnie, ze względu na naprawdę przepiękną podkładkę pod myszkę, którą widzicie już pewnie zresztą na ekranach. Jest ona w stylu takiego tureckiego dywanu, bardzo ładnie zresztą spasowana też z tapetą. I pomimo tego, że zazwyczaj tureckie dywany nie wzbudzają jakoś bardzo mocno mojej sympatii, to tutaj naprawdę jest ona zastosowana przepięknie. Tak samo zresztą jak mam tutaj dobrane przepiękne peryferia, czyli między innymi jeżeli chodzi o klawiaturkę, jest to custom na podstawie Gloriusa GMMK wraz z czarnymi switchami od Gloriusa oraz keycapami od Razera i Corsara. Naprawdę przepięknie złożona klawka, dopełniona też przez naprawdę dobrą myszkę, czyli Logitech G502, którą pewnie doskonale kojarzycie, jeżeli obejrzeliście co najmniej jeden odcinek na tym kanale. Do tego mamy pojedynczy monitor od Acera, do którego się w żadnym stopniu nie mogę przyczepić i który ma naprawdę fajną tapetkę z tym Schwebsem, fajnie komponującą się też samą podkładką pod myszkę. I jedna rzecz tylko, która mnie bardzo boli za tym monitorem, niepoogarniane kable. Naprawdę kolega ma na tyle specyficzną ścianę z tymi czarnymi wycięciami, że można byłoby je tam przeprowadzić ładnie, może podkleić odrobinką taśmy, jeżeli ktoś nie chce inwestować w waskownicę, i mogłoby to wyglądać 10 razy lepiej. Jeżeli kable ktoś ma za krótkie, to naprawdę to nie jest duży koszt, żeby sobie kupić nowe, a jeśli ktoś startuje właśnie do serii minimalistycznej, to warto byłoby o tym pamiętać. Natomiast to jest moje jak zwykle kablowe czepialstwo. Całe stanowisko prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i tutaj muszę jeszcze dać dosyć duży plus za sprzęt audio, bardziej może za mikrofon, aniżeli za głośnik, chociaż mikrofon tutaj jest zdecydowanie bardziej działa niż wygląda, a głośnik na odwrót, ponieważ głośnik mamy Marshalla, a mikrofon jest to Elgato Wave, bardzo polecany ostatnio przez tech influencerów. Prawdziwie też myślę, że się zależy za główny monitor, który tutaj na zdjęciach jest niestety wyłączony, natomiast fajnie, że mamy tutaj dwa, chociaż bardziej myślę, że pełni on rolę telewizora, aniżeli monitora. No i fajnie też, że w takiej małej przestrzeni udało się zbudować naprawdę całkiem funkcjonalne stanowisko. Jeżeli chodzi o komputer, to trzeba też jego, myślę, że dosyć mocno spropsować. Mamy 32 GB RAMu, łącznie 3,5 TB dysków oraz jeżeli chodzi o procka i5-9400F wspartą przez Radeona R9-390. Jeśli chodzi o tę grafikę, to normalnie w stanowiskach widzów bym się pewnie do niej lekko przyczepił, aczkolwiek kolega po pierwsze mówi, że ma zamiar ją wymieniać na 3070, a po drugie to jest seria minimalistyczna, gdzie na komputery nie patrzymy. No i myślę, że to tyle jeżeli chodzi o ten setup. Przejdźmy sobie moi drodzy do kolejnego stanowiska dzisiejszego odcinka. A na kolejnej lokacie mamy Oliwiera Reszkę, który już wielokrotnie pojawiał się, z tego co pamiętam, w naszej serii. Może nie pamiętam w którym odcinku, ale było ich ponad 200, dlatego też nie każcie mi tego pamiętać, proszę. Oliwier ma 17 lat i chciałby nam zaprezentować już którąś rewizję swojego naprawdę bardzo estetycznego stanowiska. Służy ono głównie do grania i przeglądania internetu, przynajmniej kolega jest szczery i jest też naprawdę perfekcjonistą, jeżeli chodzi o układ swojego setupu. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, a w zasadzie mi się nie rzuca w oczy, to brak jakichkolwiek kabelków. Spójrzcie po prostu, jak pięknie jest tutaj wszystko poprowadzone i jak synergicznie to wygląda, kiedy żaden kabel, tak jak tutaj u mnie w tle, się nie rzuca w oczy. Naprawdę kabel to jest jedna z najbardziej frustrujących mnie rzeczy estetycznie w waszych stanowiskach, dlatego też warto zainwestować sobie chociażby te kilkanaście, kilkadziesiąt złotych w jakieś maskownice albo dłuższe kable i ładnie je poprowadzić. Ale już pominąwszy te kable, przejdźmy może tutaj do komputera. Nie tylko ze względu na to, że jest to naprawdę fajny komputer, jeżeli chodzi o podzespoły, bo mamy tutaj 3080 i Ryzena 5 5600. Normalnie w stanowiskach widzów to stanowisko pewnie byłoby na wyższym miejscu, ale to są minimalistyczne, tutaj na to aż tak nie patrzymy. Ale zdecydowanie patrzymy na wygląd komputera, który w tym przypadku jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Całość jest zamknięta w budowie NZXT H5 w białej edycji kolorystycznej i tak samo śnieżno-biała jest większość podzespołów komputera, co bardzo, ale to bardzo szanuję. Dopasowywanie sobie wszystkiego kolorkami zdecydowanie robi wrażenie, szczególnie w przypadku takich minimalistycznych setupów, i fajnie też jest to wszystko podświetlone, między innymi przez 5 wentylatorów od Fantexa. Do tego mamy jeszcze chłodzenie wodne Master Liquid od Cooler Mastera i całość dopełnia nam 16 GB pamięci od Goodrama taktowanej aż 4000 MHz. Ale wychodząc z obudowy komputera, mamy jeszcze ciekawsze rzeczy, ponieważ po raz kolejny przepięknie ktoś zaprojektował sobie klawiaturę z customowymi keycapami i właśnie od niej sobie zaczniemy. Jest to modowana klawiaturka Royal Clutch RK84 z dodanymi dodatkowymi czernymi keycapami. Niestety kolega nie napisał jakie to, a szkoda, pisze takie rzeczy i dawajcie jak najwięcej szczegółów, jeśli chodzi o klawiaturki. No i idąc dalej, mamy tutaj również myszkę w postaci Leaks Plusa Wireless, oczywiście od SPC czy też od Endorphi, a także mamy podkładkę XXL od Kruxa. Do tego całość dopełnia fotel od Silver Monkey, jest to SMG450. Szczerze powiedziawszy, w tej cenie w tym momencie widziałbym dosyć lepsze fotele, aczkolwiek powiedzmy, że jest ok. No i na końcu mamy jeszcze głośnik
liczniki Creative People V2, które bardzo fajnie tutaj dopełniają ten setup, chociaż mogłyby być białe i zdecydowanie ładniej by tu wyglądały jakieś białe monitorki aktywne, nawet takie mniejsze byłyby bardzo spoko, aczkolwiek jeżeli chodzi o audio, zdecydowanie nie mogę się przyczepić tutaj do słuchawek w postaci DT770 Pro od Beyer Dynamica. Gdyby nie ten kotek, to chętnie bym wam po nie poszedł i wam pokazał, że są zajebiste, ponieważ sam je posiadam, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że są pokoj obok. I kochani moi, jeżeli chodzi o ten setup, to wizualnie naprawdę trzeba przyznać, że minimalizm to jest jego definicja i jest on na bardzo wysokim poziomie. Też jeszcze tutaj teraz widzę, że mamy takie fajne heksagonalne panele na ścianie, które również robią dobre wrażenie. Jedyne, do czego bym się tutaj tak naprawdę przyczepił, jest biurko z Ikei, które jest znane z tego, że lubi się łamać, niszczyć, psuć i jest niewytrzymałe i przepłacone. Ale to już wszyscy myślę, że wiemy doskonale na tej grupie i przejdźmy sobie, moi kochani, do kolejnej lokaty. Franek Matusik prezentuje nam swój, naprawdę trzeba przyznać, jakościowy setup, bądź też nawet powiedzmy, że pokój, bo całość wychodzi dużo dalej, trzeba przyznać, aniżeli poza biurko. Natomiast od biurka sobie oczywiście jak zwykle w tej serii zaczniemy, a potem przejdziemy dalej do kolejnych sprzętów i kolejnych fajnych rzeczy, które się tutaj znajdują. Od razu muszę przyznać, że sam design pokoju, to drewno, które wszechobecnie się z niego wylewa, zarówno w formie paneli, jak i mebli, jak i tych filarów, z których zwisają lampy, to jest też bardzo ładna rzecz. Bardzo mi się podoba. Natomiast w tej serii oceniamy głównie stanowiska, a nie pokoje gracza, więc przejdźmy do tego, co się tutaj znajduje z peryferiów. Jeżeli chodzi o myszkę, mamy Rivala 3 od SteelSeriesa, następnie QCK Prism, jeżeli chodzi o podkładeczkę, oraz dosyć ładnie zrobiona klawiatura iBox Aurora K4 z keycapami padding od SPC Gear. Do tego słuchawki Edifier Neobuds Pro, o których szczerze powiedziawszy pierwsze słyszę. Jestem bardzo ciekaw po prostu, jak one się sprawują. No i Genesisy Neon 360, jeżeli o słuchawki do grania. Nie jest to najlepszy wybór moim zdaniem, ale powiedzmy, że okej, że git. Do tego Tracer Studio Pro, jeżeli chodzi o Majka. Dosyć typowy wybór, natomiast w tej cenie znajdziecie po prostu lepsze. No i na biurku głośniki od Modecoma, dosyć duże, natomiast używane bardzo, jak to kolega pisze, sporadycznie. Na pewno jeżeli chodzi o to stanowisko, trzeba zwrócić uwagę na przepiękne biurko z blatem postawionym na dwóch kozłach, które naprawdę bardzo dobrze się prezentują. Do tego wszystkie kable mamy spięte i zawinięte w taki biały materiał, naprawdę prześwietnie to wygląda, no i trzeba po prostu przyznać, że kolega się postarał, jeżeli o to chodzi. No i duże oczywiście props na tym stanowisku należy się zaledwie NanoLeaf Aurora, znajdujące się na tej czarnej ścianie nad telewizorem, które robią tutaj bardzo dobry efekt. Szczerze powiedziawszy, znacznie lepiej by to wyglądało, gdyby wymienić tutaj TV-ka, może na trochę większego, powiedzmy 43-50 cali i ze zdecydowanie mniejszymi ramkami, bo te ramki tutaj sprawiają, że to stanowisko po prostu wygląda na kilka lat starsze dosłownie. Fajnie, że mamy naprawdę spoko zrobioną wieżę, tak samo jak ten zegarek cyfrowy, który robi tutaj bardzo dużo efektu, jeżeli chodzi o ten setup. No i trzeba przyznać na sam koniec, naprawdę idealnie zrobione oświetlenie na tym stanowisku z kilkustrofowymi LEDami, które są zsynchronizowane w jedną całość, harmonijnie do siebie pasującą. No nic tylko podziwiać po prostu i nic tylko wrzucać to stanowisko do odcinka. Mam nadzieję, że będziecie podsyłać takich więcej. Tymczasem przejdźmy sobie do kolejnej lokaty, która należy do Adama Kopaniszyna. Adam prezentuje nam swój naprawdę przepięknie wyglądający dwumonitorowy setup, bardzo spójny kolorystycznie, to trzeba przyznać od razu od pierwszego wejrzenia, oraz z wysokiej jakości peryferiami, na co też oczywiście muszę zwrócić uwagę. Mamy tutaj m.in. białego Gloriusa Model O, jeżeli chodzi o myszkę, oraz klawerkę Gamma Key MK61, czyli naprawdę polecany przeze mnie, można powiedzieć, model. Do tego troszkę mniej polecany przynajmniej od kilku lat przeze mnie mikrofon, czyli Novox NC1 Game, który obecnie wydaje mi się lekko przepłacony. Do tego mamy tutaj SPC Viro, jeżeli chodzi o słuchawki, a także DM Pada XXL w kwestii podkładki pod myszkę, która naprawdę bardzo tutaj można powiedzieć, że pasuje. Fotelajka, Markus, chyba nikomu nie muszę przedstawiać na tym stanowisku. No piona, no piona, no piona. Tak samo zresztą jak niestety biurka... O. IKEA Backhand, czekajcie, ała, czekajcie chwilę. Fajnie na pewno, że udało się ten setup domknąć w pomieszczeniu ze skrzywionym dachem, co nie jest zazwyczaj aż takie proste. No i jeżeli chodzi o biurka, to naprawdę można byłoby wybrać gorzej w IKEA, a Backhand szczególnie w tej zakrzywionej formie jest takim modelem, który jeszcze można powiedzieć, że toleruje. Troszkę ta podkładka pod myszkę mogłaby być mniejsza, szczerze powiedziawszy. Rozumiem na pewno koncept dawania podkładki na całe biurko, natomiast w tym przypadku estetycznie nie wygląda to aż tak dobrze jak nieco mniejszy model. I tutaj należy sobie zadać pytanie po prostu, czy wolimy bardziej praktyczność czy wygląd. Natomiast w tej serii oceniamy wygląd, więc chyba rozumiecie, dlaczego o tym mówię. I jeżeli chodzi o wygląd, na pewno muszę zhejtować troszeczkę komputer tutaj, ponieważ brakuje mi tutaj zdecydowanie jakichś przedłużek na kable oraz jakiegokolwiek innego coolera niż ten stokowy od Intela, bo wyglądam po prostu jak padaka. Ewentualnie można zakleić tę niebieską naklejkę jakąś czarną taśmą i mogłoby to wyglądać nieco lepiej, ale to dosyć chałupnicze rozwiązanie. Całość komputera mamy zamkniętą w Armisie AR7TG od Scientium PC wraz z i5-9400F, czyli bardzo standardowym prockiem, oraz 1660 Ti Ventus. Bardzo dobrze to stanowisko prezentuje się w nocy, natomiast również nie można mu ująć za
dnia, ponieważ wygląda to bardzo ładnie i czysto. Kilka tam kabli widzę, że się niestety wala, natomiast nie jest to coś, na co aż tak bardzo bym narzekał. Widzę, że tutaj troszkę było postarane, żeby je ogarnąć. Także jak myślę, że estetycznie leży się tutaj bardzo wysoka ocena. Tak samo zresztą jak za dobór peryferiów. Troszeczkę bym poprawił komputer, natomiast to nie jest trochę seria od tego. I wydaje mi się, że stanowisko Adama spokojnie zasługuje na pojawienie się w dzisiejszym odcinku. Tymczasem przejdźmy sobie do ostatniego setupu, który wam dzisiaj przedstawię, czyli do stanowiska Kacpra Sikory. I tutaj trzeba przyznać, że w tym, co zaprezentował Kacper, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Moi drodzy, to jest dokładnie to, czego oczekuję od was w serii minimalistycznych stanowisk. Przepięknie zrobione stanowisko z niezbyt dużą ilością elementów, dopasowane do siebie kolorystycznie, z ładnie zrobionymi zdjęciami oraz pasującymi do siebie peryferiami. No po prostu idealnie to wygląda i wielki problem dla Kacpra, że chciało mu się po pierwsze budować taki ładny setup, ukrywać te wszystkie kable i pracować na to, żeby wyglądało to tak dobrze, jak obecnie wygląda. No za zmysł estetyczny na pewno należy się tutaj duży plus, tak samo jak za dobór peryferiów. Mamy tutaj m.in. klawerkę Redragon Draconic Pro K530 z customowymi keycapami, co już zapewne zauważyliście. Do tego monitor Samsung Odyssey F24 G35 TFWU 24 cale 144 Hz oraz C-Series Prime Wireless w przepięknej matowo-czarnej edycji wraz z SPC Gear Vero Plusami również w czarnej edycji kolorystycznej. Prześliczne naprawdę i funkcjonalne peryferia, a to się rzadko zdarza na naszej grupie, żeby obie te rzeczy były ze sobą pogodzone. I myślę, że rzecz, bez której nie byłoby tak dobrego efektu na tym setupie, czyli wzorzasta podkładka Corsair MM300 Pro. Zazwyczaj takie podkładki nie wyglądają zbyt dobrze na waszych stanowiskach, natomiast tutaj jest ona wręcz perfekcyjnie wpasowana po prostu w całą resztę i dodaje takiej dodatkowej tekstury do stanowiska, które bez niej byłoby po prostu bardzo takie płaskie i bez charakteru. Do tego mega propsik za roślinkę znajdującą się na biurku. Myślę, że ona jest sztuczna, natomiast cały czas naprawdę fajnie to wygląda. No i przechodząc dalej do komputera, który znajduje się tutaj na naprawdę bardzo ładnej wystawce. Mamy go całego również w pomarańczowej edycji kolorystycznej, tak samo jak podświetlenie stanowiska. I o dziwo zagościły tutaj naprawdę przepotężne podzespoły. Między innymi Intel Core i5-12400F oraz RTX 3060 od PNY na płycie głównej Gigabyte B660M Dash. I jest to komp, który zarówno bardzo fajnie sobie radzi na pewno w gierkach, co po tych podzespołach pewnie wywnioskowaliście, ale także jest to komp, który przepięknie pasuje do całej reszty setupu, ponieważ jest w całości podświetlony na pomarańczowo. Fera 5, czyli chłodzenie do procesora, zdecydowanie z tym pomaga, tak samo zresztą jak LED-owe wentylatory od Silentium PC, które są dodawane do obudowy Signum SG1V Evo TG. Jedyną rzeczą, którą zmienił w tym kompie, jest 32 GB pamięci RAM zamiast 16, natomiast to już kolega sobie planuje na przyszłość, oraz oddzielny mikrofon, i to też bym zdecydowanie zmienił. Polecałbym Elgato Wave'a, bo bardzo ładnie by wyglądał, myślę, na tym setupie. Powiem wam szczerze, jest to jedno z bardziej zasięgowych stanowisk, które się ostatnio pojawiły na naszej grupie, bo posta zobaczyło 21 tysięcy osób na samym Facebooku, czyli więcej niż statystyczny odcinek stanowisk. Dlatego też, koledzy, myślę, że dodatkowe promo nie jest potrzebne, ale chciałbym je tak czy siak przyznać, ponieważ Kacper zbudował naprawdę prześliczny setup, któremu należy się dzisiejsze miejsce pierwsze. I wiem, że nie robimy miejsc, ale dzisiaj, no, chyba widzicie, że to jest MVP tego odcinka. Dlatego też duży plus dla Kacpra, a także dla innych osób, które znalazły się w tym odcinku. Tymczasem dziękuję wam, moi drodzy, bardzo za oglądanie. Wyczekujcie odcinków z budowy studia Konopa, bo będą naprawdę przemocne, bo kurde, będzie mocno. 100 metrów LEDów kupiliśmy do tego studia. Tyle wam powiem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!